Szanowni, w tym filmie chciałem zająć się magicznymi tabelami. To będzie pierwszy z dwóch filmów i tak naprawdę to chodzi mi o to, żeby wam pokazać pewną uniwersalną strategię przy rozwiązywaniu podobnych zadań. No i zaczniemy od prostego zadania, które pojawiło się zresztą w naszej lidze zadaniowej szkolnej i którego rozwiązanie znacie, ale ono pasuje do tego ciągu, do tej metody, więc powtórzę tutaj to rozwiązanie. Trzeba wyznaczyć wszystkie liczby wpisane w pola poniższej tabeli, jeśli wiadomo, że suma liczb w każdych trzech kolejnych polach równa się 15. No i co to znaczy? No to znaczy, że jeżeli weźmiemy sobie te trzy pola, to suma będzie równa 15 i na przykład te trzy pola, to też suma będzie równa 15 i tak dalej, i tak dalej. No więc zawsze w tego typu zadaniach pierwszym krokiem jest zastanowienie się, ile może wynosić suma liczb we wszystkich polach. No i to jest, odpowiedzieć jest na to pytanie dość prosto, dlatego że popatrzcie, no mamy tu 8 pól, w dwóch mamy wpisane dwie liczby, 3 i 5, suma wynosi 8, no i zostaje 6 pól, czyli dwie trójki. W każdej trójce jest 15, 2 razy 15 to 30, plus 8 to 38, więc możemy od razu tutaj napisać odpowiedź 38. No dobrze, a ile w takim razie wynosi suma liczb w pierwszych dwóch polach? No, jaki wniosek można stąd wysnuć? No, popatrzcie, suma wszystkich pól wynosi 38, liczby wszystkich polach musi wynosić 38. W tych sześciu polach, to są dwie trójki, to będzie wynosiła 30, w związku z tym w tych dwóch musi wynosić 8, a zatem w tym polu będzie wynosiła, przepraszam, w tym polu będzie wynosiła 5. No i podobnie możemy ustalić na przykład, ile wynosi suma w ostatnich dwóch polach, też 8, no a w takim razie w tym przedostatnim polu dla odmiany musi to być, przepraszam, nie to, zrobiłem co trzeba, a zatem w tym ostatnim polu musimy mieć, w przedostatnim polu musimy mieć trójkę. No i teraz już możemy dalej działać, no bo, no, przepraszam, nie to. No bo w kolejnych trzech polach musi być 15. Tu mamy już 8, to żeby było 15, to w tym trzecim polu z rzędu musimy mieć 7. No ale jeżeli tu mamy 7, to w tym następnym będziemy mieli 3 z całą pewnością. No a jeżeli tu mamy 3, przepraszam, coś się zepsuło. Jeżeli tu mamy 3,
to w kolejnym będziemy mieli 5 i w jeszcze następnym w ten sam sposób można pokazać, że będziemy mieli 7. A to już tą trójkę stąd wezmę, te trzy klatki. A i tutaj mam 7, dobrze, to mogę sobie ją zabrać i tu będziemy mieli 7. No i to jest pełne rozwiązanie naszego problemu. Widać, że w każdej trójce mamy 15, czyli wypełniliśmy tą tabelkę. No a teraz troszeczkę inna tabelka. Mianowicie wpisano w nią różne cyfry od 1 do 10, różne liczby od 1 do 10, przepraszam, w taki sposób, że suma liczb w górnym wierszu równa się 23 i suma liczb w każdym z kwadratów złożonych z czterech pól także równa się 23. No taki kwadrat to jest na przykład to pole, to pole, to pole i to pole. Znajdź liczby wpisane w tę tabelę. No, ile wynosi suma liczb wpisanych we wszystkie pola tabeli? Zaczynamy od tego samego pytania. No, suma liczb od 1 do 10, umiemy to obliczać, to jest 10 razy 11 przez 2, czyli 55. Ile w takim razie wynosi suma liczb wpisanych w dolny wiersz? No, w górny wiersz było wpisane liczby, których suma była równa 23, więc w dolny musi być 32. No i co dalej robimy z tą informacją? Ano, tu mamy 32. Tu mamy 55. No, pytanie teraz, ile wynosi suma liczb w pierwszej kolumnie? No, popatrzcie, w pierwszej kolumnie suma wszystkich liczb w całej tej tabeli to jest 55, a tu są dwa. Pierwsza kolumna, to co pozostanie z tej tabeli po wyodrębnieniu pierwszej kolumny, to są dwa kwadraty, których suma jest równa w każdym kwadracie 23, 46. Jeżeli mamy tu mieć 20, 55 w sumie, no to tu musi być 9. A tutaj mamy 9. No to teraz jest pytanie, no dobrze, a co jest w następnej kolumnie? Albo co jest w ostatniej kolumnie? Może tak. No też oczywiście 9, ten sam argument, który był poprzednio. No to teraz spróbujmy zobaczyć, co jest w kolejnych kolumnach. No, jeżeli sobie teraz przystawimy to w ten sposób, no to w sumie razem w tej kolumnie i w tej kolumnie powinno być 23, to znaczy, że w tej drugiej kolumnie będzie 15. O, 9 plus 15, przepraszam, 14, nie 15, oczywiście. 9 plus 14 to jest 23. No, znowu przesuwając ten wzorzec kwadratu o jedną kolumnę na prawo, widzimy, że tu w trzeciej kolumnie musi być 9. A w czwartej, na podstawie tego samego argumentu, musi być znowu 15.
14, ja nie wiem, co ja z tą 15 się dzisiaj jakoś mi do głowy to wchodzi. Musi być 14. No więc w pierwszej kolumnie mamy dziewiątkę, a w pozostałych kolumnach po kolei 14, 9, 14 i 9. No więc teraz kolejne zadanie nasze polega na tym, żeby rozłożyć te liczby od 1 do 10 w ten sposób, żeby można je było wpisać, żadna się nie powtórzyła i można było je wpisać w te kolejne kolumny. Tak, żeby suma była równa 9 lub 14 odpowiednio. No i to możemy rozłożyć dziewiątkę na cztery sposoby, jeśli chodzi o liczby od 1 do 10. Tu są te wszystkie cztery sposoby, no a tutaj są cztery sposoby rozłożenia czternastki. No i od razu widać, że z tej grupy będziemy potrzebować trzech sposobów, a z tej dwóch. No, od razu widać, że tego sposobu nie możemy użyć, dlatego że on spowoduje, że stracimy od razu, liczby nie mogą się powtarzać, więc stracimy z tej puli od razu dwie możliwości, dwa rozkłady, ten pierwszy i ten trzeci. Więc możemy sobie uznać, że tego sposobu nie chcemy. No to w takim razie pozostają dwa. Pozostają dwa i mamy dwa miejsca, w których możemy wpisać liczby, których suma równa się 14. No więc w takim razie możemy zaczynać. W jednej z tych kolumn będziemy mieli 4 i 10. A w drugiej 5 i 9. Na razie wpisuję tak, nie troszcząc się o sumę liczb w odpowiednich wierszach. Z tym sobie poradzimy. No, 4 i 10 i 5 i 9 to znaczy, że odpadła nam ta możliwość, dlatego że tutaj czwórka się powtarza. Więc to też nie jest możliwe. No i w pozostałe wpisujemy jakby kolejne warianty w dowolnej kolejności. Dwa, siedem i trzy, sześć, tak? Rzucę okiem, jak żeśmy to zrobili tutaj. 1, 8, 2, 7, 3, 6, tak? No to tak to zrobimy, bo to już jest przygotowane do kolejnego rozumowania. Kolejnego kroku w tym rozumowaniu. 1, 8, 2, 7 i 3. Sześć.
No dobrze, no to teraz to, o co się musimy zatroszczyć. Tu właśnie jest to opisane, cośmy zrobili na poprzedniej stronie. No to musimy się zatroszczyć o to, żeby suma w górnym wierszu była równa 23 i w dolnym była równa 32. No a jeżeli dodamy teraz te wartości w górnym wierszu, to wyjdzie nam 15, czyli 8 za mało, a w dolnym 40, czyli 8 za dużo. No to trzeba się sprawdzić, co możemy tutaj zrobić. No, jeżeli liczymy różnicę między górnym wierszem a dolnym, to dostajemy takie wyniki. Tu minus 7, tu minus 4, tu minus 5, tu minus 6 i tu minus 3. No i musimy się poprawić o 8, tak? Więc o 8 poprawić się możemy jedynie zamieniając te dwie liczby w tych dwóch kolumnach pomiędzy górnym a dolnym wierszem. Tak? Tu będzie szóstka, a tu trójka, to da nam zysk o 3, a tu będzie siódemka, a tu dwójka, to da nam zysk o 5 razem o 8, tu będzie 23, a tu będzie 30, o mniej o 8, czyli o 32. I będzie 32. No i tak wygląda to rozwiązanie. Rzeczywiście, jak widać, zapisaliśmy tą magiczną tabelkę, no i z dokładnością oczywiście do zamiany tych kolumn, w których jest 9, suma wynosi 9 pomiędzy sobą i tych, w których suma wynosi 14. To jest rozwiązanie jedyne. Dziękuję bardzo.